Tyson, zabieram laptopa młodego. Hej! Jestem bezpieczny. Raczej z tego nie wyszedł. Tam pojechałeś? On musi tu być! To sprawdzę. Ja jebie! Pieprzony dym! Idą po ciebie. Jeden, dwóch. Będzie sześciu co najmniej. Są w magazynie. Okej, dalej. Szukać każdy kąt. Gówno tu widać. A tam spojrzałeś? Tyson, bagażnik jest pusty! Kurwa! A, jest tam! Zabieram, Ronald! Zabieram, Ronald! Zduchnięty, zduchnięty syn! Kurwa! Pomóżcie! O cholera! Przysporzyć go! Wykurzysz go dymem! Damien! Zabij go! Zatrzymasz go! Zatrzymasz go! Ja pierdolę! Mamy go! Uwaga! Dalej! Ruchy! Tamtędy!
Tutaj! Dobra, jest nas! Zrób to! Tutaj! Nie mam bladego pojęcia. Chyba zwiał. Gdzie mój laptop? Przecież kazałem ci czekać w bagażniku. Później pogadam, okej? Okay? Ruchy! Jazda! Lewo! Nie zatrzymujcie się! Skręć w prawo! Trzymaj się rzeki i nie pali! To definis! Nie pali! Rozwali! Nie mogę strzelać, jak tak skacze! Zmieńmy się miejscami! Łapka kółko! Okej! Tylko nie skręcaj! Zatrzymaj się za rogiem i czekaj! Zasadzimy się na tych kości. Teraz! Jest następny!
Okej. To było zajebiste. Powiecie mi, dlaczego cała armia pilnowała złomowiska? Widziałeś prochy. Jakie prochy? W samochodach. Trafił w dychę skubany. Rozbierają ukradzione auta, wkładają do środka prochy i składają z powrotem. A potem dostarczają klientom. Kurde, to przecież oczywiste. Całym interesem kieruje Kang. Pociągami zwożą kradzione wozy z całego kraju. Ludzie Kanga ładują prochy do gablot, a ludzie Dousa prowadzą pociągi. Ludzie Dousa. No jasne. Ta rozładowują pociągi tuż koło warsztatu Kanga. To w sumie niedaleko. Chcecie to sprawdzić? Chyba pora zamknąć panu Kangowi interes. Pewnie, że nie. W końcu to taki spokojny dzień. Dobra, centrum operacji jest tam. Poprzednio w Hardline. Tu odchodzi jakaś naprawdę gruba akcja. Musisz teraz z kimś porozmawiać. Co to kurwa za żarty? Tylko tobie możemy zaufać. A co ja będę z tego miał po wszystkim? Najważniejsze, by Dous odpowiedział za to, co zrobił. To naprawdę taki trudny wybór? Dobra, centrum operacji jest tam. Lepiej, żeby było tego warte. Jeśli tylko zaboli Dousa, na pewno warto. Czyli kim w ogóle jest tylko? Trzęsie centrum LA, lubi wkładać ludzi do zgniatarek. Ma gorącą żonę i dobrze płaci. Jeśli nie liczyć zgniatarki, to spoko ty. Jest też głównym kontaktem Dousa w LA. Bez niego Dous zostanie sam jak palec. Tam się wyładowują. To ludzie Dousa. Koreańczycy chyba się ich boją. No to przywitajmy się.
Skąd to? Daję! Ani drgnij! Nie strzelaj! Ani kroku dalej! Nie strzelaj! Ręce do góry! Do góry mówię! Nie strzelaj! Wiecie, co mi się wydaje? Czekaj się dowiedzieć? Taka parodia. Tej przeklętej brzmi, cały on rok. Maszynku zaraz wziąć jebane wysokie rakiet i marsz na kill, ale już! Rozwalić tego piota! Nie opierdalać się! Uderzyli już na salon i złomowisko! Nie wiecie, co to znaczy, że jesteśmy następni w kolejce! Ono to wiemy, jest ich co najmniej trzech, każdy z obciąg zbrojowy. Jeśli się tu pokażą, załatwi ci. Zrozumiano? Macie się natychmiast wziąć do roboty! Przestańcie się drapać po jaja! Ruchy, ruchy! To już kurwa za długo trwa! To za mnie tak, u diabła! Przecież wam płacę, prawda? Więc czemu jeszcze nie znaleźliście? Rozcie te leniwe dupy! Wiecie, co by się nam tu przydało? Próba lojalności. Więc plan jest taki. Ustawię was w rządku, jednego po drugim. Po kolei będę wam patrzeć w oczy i pytać, może ci ufać? Jeśli uznam, że nie, patruję kule w łeb. Jasne? Czy to jest kurwa jasne? Thank you.
Co teraz? Uwaga na tego kolesia! Mam go! Dalej!